choroba. Sukces smakuje najwspanialej tym, którzy go nie odnoszą. Tym! Gdybym chciała słuchać głupich efektów dźwiękowych, oglądałabym teraz Ostry dyżur i to w swoim domu. Pani, ja źle się czuję. Widzę, Mari, jesteś chora i nie powinnaś być w szkole. Aha, chora i nie powinna być w szkole. Idź lepiej do domu, Mari, i to szybko. Każde twoje kichnięcie rozprzestrzenia miliony mikrobów. Pa, Mari, tylko zdrowiej szybko. A ja też jestem chory. Bzdury pleciesz. Nie wiesz, co to choroba, Wayne. Gdzie są rumieńce? Gdzie katar? A rozpalone czoło? Uczniowie, którzy udają chorych, nie wracają do domu. Zostają po lekcjach. Kichnij mi w nos, dawaj! Co ty? Tak nie można! Szybko! Szybko! Ja chcę mikroby! Ej, gdzie te mikroby? Ich nie widać, Wayne, bo są maciubkie. Zemdleję zaraz. Chciałbyś, żeby iść do domu. No, to powinno zadziałać. Hej, nie mogę oddychać. Nos zapchany. Mam katar. Kichnąłeś. I kaszlesz. Synku, masz temperaturę. Nie idziesz do szkoły, Wayne. Ogłaszam dziś w domu stan epidemii. Nie masz wcale gorączki. Jestem zdrowy jak ryc albo ryba. Co ty, mamo? Mimo wszystko, może lepiej zostań z Wayne'em w domu. Ot tak, na wszelki wypadek. Ja jestem zdrowy, mamo. Niepotrzebne mi wszelkie wypadki, widzisz? Susan, błagam, nie. To powoduje przeciągi i rozprzestrzenia zarazki. Skarbie, musisz być cieplutko ubrany. I nie dotykaj nikogo ani niczego, bo jakiś ktoś tego mógł też dotykać. Miłego, zdrowego dnia. Baw się dobrze w szkole, ty pokrako. Ja będę czytał komiksy, oglądał filmy i grzebał spokojnie w twoich rzeczach. Wayne, zamknij okno. Weźmiesz kąpiel antybakteryjną, a ja przygotuję komorę terapeutyczną. Wanna? Komorę jaką? Nie chorować, nie chorować. Ej, wcale nie musisz. Żuj płatki tulipana błotnego. Patrz na mnie. Są ohydne niestety, ale przed grypą cię uchronią. Mamo, nie potrzebna mi kąpiel, tylko śmieci i powietrze. Dziwnie to pachnie. Jesteś chory, więc żadnych śmieci. Leż spokojnie w wannie. Przygotuję etap drugi. Nie, stop! Etap drugi? Gdzie się podział mój kochany Wayne?
Wayne ma gorączkę. Dlaczego on, nie ty? Proszę, ucałuj go ode mnie. Lepiej ucałuj go osobiście. Będzie zachwycony. Lucien! Tak, fosowani? Nie! Ty coś żujesz, chłopcze. Wypluj mi to bez gadania. Ja nie mogę. To są moje leki. Etap drugi. Pompowujemy świeże powietrze, a skażone wciągamy do próżni, skąd już żaden zarazek nie ucieknie. Mogę popatrzeć w telewizor? Oczywiście, skarbie. Co to jest? Czyściutki, bo świeżo spadły śnieżek. Zrelaksuję cię, będziesz miał ozdrowieńcze myśli. Jakoś nie jestem przekonany. Te płatki trzeba przeżuwać, a nie z nich dziergać. Pewno, ale tak chociaż powdycham sobie spokojnie ich zapach, nie narażając się naszej pani syk. I nie będę czuł tego okropnego smaku. No i jak ci w tym? Trochę mnie gryzie. Może to ten zapach tak wnika przez skórę. A! Czas chyba wracać do szkoły. Starożytni Rzymianie wymyślili łaźnie. Tym niemniej mydło nie było znane do czasu. Lucien, co ty znowu wykrabiasz? Ja, nic nie poradzę. To chyba alergia. Tak piecze i spędzi, mam... Lucien Kramp, proszę mi się natychmiast ubrać. Ale ja mam jakieś uczulenie. Dość, za karę zostajesz po lekcjach. Wendy Winkle, co za niespodzianka. Co? Nie! Dzień dobry, Wayne. Lucien powiedział, żebym wpadła, to poczujesz się lepiej. Przyniosłam ci tran, popatrz. Kochanie, to wspaniale. Bawcie się dobrze, dzieci. Cały się trzęsiesz, misiaczku. Odkryłeś się chyba, co? Za chwileczkę ci to zdejmę. Super. Bo za jakieś dwie chwileczki nakarmię cię jak chorego bobaska. Nie, super. I zbliża się ciuchcia. No przestań, to nawet dobre o smaku cukierkowym. Widzisz? Polizałaś. To co? Jestem zdrowa. Hej, hej, to jest cukierkowe. Nie tak szybko, pysiaczku. Za następną chcę buziaka od mojego skarba. Nic złego się nie stało, bo coś tu uciekło chyba. Och, pani Kramp, Wayne właśnie sobie ściągnął z głowy hełm, no i narobił bałaganu. Och, Wayne, jesteś cały mokry. Muszę cię zaraz wyszorować. Do wanny. Nie gniewaj się. Wydawało mi się, że to jest wyjście. Nie! O, cześć, Lucien. Spiekłeś się? Byłeś na plaży? Lucien, dziecko. Jak ty wyglądasz? Przecież miałeś być dzisiaj ciepło ubrany. Źle się czuję. Jesteś chory. Ogłaszam w domu stan alarmowy. To jest epidemia. Liczę, że będziecie współpracować. Komora próżniowa jest podwójna, bo będziecie razem korzystać z próżni. Muszę iść do łazienki. To co? Wayne, uspokój się. Właśnie oglądam śnieg. Wayne, muszę iść, siusiu. Wayne!